dzieciaki. Dzisiaj przeczytam Wam bajkę Kot w butach z książki Najpiękniejsze baśnie świata. Pewnego dnia stary młynarz wezwał do siebie trzech synów. Postanowił rozdzielić między nich swój majątek, aby nie kłócili się po jego śmierci. Najstarszy syn dostał młyn, średni osła, a najmłodszy Michał kota. Niedługo potem młynarz zmarł. Każ mi uszyć parę butów, Michale, a ja zrobię z ciebie wielkiego pana, odezwał się kot ludzkim głosem. Michał aż roześmiał się na taką propozycję, ale poszedł do szewca i już po kilku dniach kot przechadzał się w eleganckich butach. Usłyszawszy, że królewski kucharz chce kupić zająca, kot upolował zwierzynę, opowiedział o swoich planach Michałowi, przywdział buty i ruszył do zamku. Wasza wysokość, rzekł kot. Jestem wysłannikiem hrabiego Michała z Michałowic, pana na młynarzowie. Na znak przyjaźni mój pan przesyła waszej wysokości tych 7 zajęcy. Król od dawna miał ochotę na zające i z radości nasypał kotu do worka tyle złota, ile tylko ten zdołał unieść. Kot codziennie nosił królowi prezenty z lasu. Głuszce, przepiórki, bażanty, kuropatwy i za każdym razem dostawał królewską zapłatę. Pewnego razu usłyszał, że woźnica ma zawieźć króla i księżniczkę nad rzekę. Kot zawołał Michała i też tam pobiegli. Michał wskoczył do wody, a kot schował jego ubranie w krzakach. Gdy nadjechała królewska kareta, kot poprosił o pomoc. O najjaśniejszy panie, mój pan zażywał kąpieli i skradziono mu ubranie. Jeśli pozostanie w wodzie dłużej, na pewno się przeziębi. Słysząc to, król rozkazał sługom, by przynieśli ubranie dla hrabiego, które udziane w królewskie szaty bardzo spodobał się księżniczce. Król wdzięczny Michałowi za otrzymywane ptactwo zaproponował mu miejsce w swojej karecie. Razem wyruszyli do zamku hrabiego. Tymczasem kot udał się do zamku, którego prawdziwym właścicielem był czarownik. Napotkanym po drodze ludziom nakazał, by mówili, że łąka, pole i las należą do hrabiego. Na miejscu podstępnie sprawił, że czarownik zamienił się w myszkę. Kot w mgnieniu oka capnął ją i zjadł. W ten sposób Michał został nowym właścicielem zamku. Król, podziwiając piękne posiadłości hrabiego i jego zamek, postanowił oddać synowi młynarza swoją córkę za żonę. Żyli razem spokojnie i szczęśliwie. A kiedy umarł król, krajem zaczął rządzić Michał. Był mądrym i dobrym władcą. Kota mianował ministrem i odznaczył orderem na złotym łańcuchu. Przy każdej ważnej decyzji zasięgał jego rady, bo w całym królestwie nikt nie był tak mądry jak on. Podobało się? Mam nadzieję, że tak. Pozdrawiam serdecznie dzieciaki.